Proszę sobie wyobrazić, że na początku 1985 roku kilkuset funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, kilkuset tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa zostaje skierowanych do operacji, w których inwigilowani są nie kto inny, tylko bliscy, rodzina, przyjaciele, także przyjaciele z MSW, Pietruszki, Pękali, Chmielewskiego i Piotrowskiego. Ich rodziny mają zakładane w domu podsłuchy pokojowe i podsłuchy telefoniczne. Są otoczeni osobowymi źródłami informacji, czyli agentami. Ci ludzie obawiają się, że mogą mieć w domu podsłuchy. W domach rozmawiają, pisząc na kartce, rozmawiając przy głośnym grającym telewizorze czy przy spuszczonej wodzie, takie domowe metody zagłuszania podsłuchu. Ewentualnie mówią urywanymi zdaniami, ale gdy jadą w drugi koniec Polski, do dalszej rodziny, gdy jadą do swoich znajomych, to rozmawiają otwartym tekstem. Ale z tych podsłuchów widzimy, że wszędzie, we wszystkich tych miejscach także były podsłuchy. Czyli gdy na przykład żona Pietruszki, Róża Pietruszka, żona pułkownika Adama Pietruszki jechała w drugi koniec Polski do krewnych, tam z krewnymi rozmawiała swobodnie o wiedzy, którą ma na temat tej zbrodni. Nie przypuszczała, że także rozmowy prowadzone w tamtych miejscach są nagrywane i bezpośrednie raporty z tych rozmów za pośrednictwem wspomnianego przeze mnie pułkownika Zbigniewa Chwalińskiego, który całkiem niedawno był zastępcą komendanta głównego policji, że te raporty natychmiast trafiają na biurka generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Krótko mówiąc, generał Kiszczak i Jaruzelski na bieżąco są informowani, o czym rozmawiają bliscy skazani w procesie toruńskim, o czym rozmawiają ich przyjaciele z MSW, o czym rozmawiają ich koledzy. Dlaczego generał Kiszczak to wszystko robi w sprawie, w której rzekomo wszystko zostało wyjaśnione, no bo mamy sprawców, wiemy, jak wyglądała zbrodnia, wszyscy sprawcy zostali skazani, więc czego generał Kiszczak chce się dowiedzieć, podsłuchując tych ludzi? Generał Kiszczak chce wiedzieć, czy oni nie ujawniają za dużo, czy nie mówią za dużo. I gdy dowiaduje się, że mówią za dużo, natychmiast interweniuje. Bezpośrednio spotyka się z Różą Pietruszką, bezpośrednio spotyka się z żoną Piotrowskiego, bezpośrednio spotyka się z Pietruszką, Adamem Pietruszką, pułkownikiem, bezpośrednio z Różą Piotrowskim. Także jego współpracownicy, generałowie Płatek, generał Ciastun, generał Pudysz, intensywnie rozmawiają. I co mówią? Mówią, rok, dwa, trzy i resort o was nie zapomni. Przycierpicie i nie musicie się martwić o nic więcej do końca życia. Ale jeżeli powiecie za dużo, jeżeli ujawnicie tajemnicę państwową albo służbową, konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Takie rozmowy trwają przez 6 lat. Wynika to z rozmów Róży Pietruszki z synem, z bliskimi. Nagrania z tych rozmów miały kilkadziesiąt tysięcy godzin. Większość została zniszczona, ocalało tylko 1600 godzin, a więc fragment. Ale nawet ten fragment pokazuje, dlaczego Róża Pietruszka i rodziny innych oprawców milczą i dlaczego, pokazuje także, dlaczego nic im się nie stało. Róża Pietruszka w rozmowie ze swoim synem mówi o tym, że w jednym z grypsów, który udało się przemycić, jej mąż Adam, który siedzi w więzieniu, powiedział jej, gdzie są dokumenty z osobistymi dekretacjami Kiszczaka odnośnie planu związanego z księdzem Jerzym Popiełuszką. I Róża Pietruszka rozmawia o tym ze swoim synem, mówiąc, że mam te dokumenty, znalazłam je, tam są osobiste dekretacje Kiszczaka, no opowiada o tym w dużym skrócie, co jest w tych dokumentach. Natychmiast, kiedy o tym mówi, w jej mieszkaniu dochodzi do tajnego przeszukania. Tajnego, to znaczy takiego, żeby właściciel nie zorientował się, że mieszkanie było przeszukane. Ona się zorientowała, wezwała milicję obywatelską, zgłaszając przestępstwo, że ktoś się włamał i dokonał przeszukania. Milicja przyjeżdża, ale odmawia sporządzenia protokołu, odmawia zajęcia się śledztwem. Później takich tajnych przeszukań było kilka. Z następnych rozmów Róży Pietruszki z synem Jarosławem dowiadujemy się, że te dokumenty zostały wywiezione, że zostały dobrze ukryte. Kiszczak to wie, bo cały czas ich podsłuchuje. I te dokumenty gdzie są? Krótko mówiąc, generał Kiszczak szantażuje, ale sam jest szantażowany. Wie o tym, że jeżeli Róży Pietruszce coś by się stało, albo jej synowi Jarosławowi, jeżeli, jak to mówi się w języku mafii, spadłaby jej cegła na głowę w drewnianym kościele, no to być może te dokumenty ujrzą światło dzienne. Być może dowiedzą się o nich dziennikarze zachodni albo ktoś inny i nie wiadomo, jakie będą konsekwencje. Krótko mówiąc, trwa wzajemny klincz i o tym, jak ten klincz wygląda, dowiaduje się z tej książki. Mamy rok 1990, kiedy mogłoby się wydawać, że Róża Pietruszka powinna, która przejawiała największą determinację w próbach rewizji procesu toruńskiego. Dlaczego Róży Pietruszce tak na tym zależało? Dlatego, że
chciał udowodnić, że jej mąż został skazany za sprawstwo kierownicze. Oczywiście Adam Pietruszka nie był niewinnym człowiekiem. Kierując takim departamentem, jakim kierował, zapewne miał ręce skramione krwią wielu ludzi i bez wątpienia jest człowiekiem odpowiedzialnym czy współodpowiedzialnym za zbrodnię, także za tą zbrodnię. Ale Róża Pietruszka chciała wykazać, że nie był najwyższym rangą przedstawicielem MSW, a skoro nie był najwyższym, a tym samym nie on wymyślił tą zbrodnię. Krótko mówiąc, chciała doprowadzić do tego, żeby wykazać, że byli wyżsi rangą, którzy stoją za tą zbrodnią, a jej mąż pełni pewnie jakąś rolę, ale pewnie, jak chciała wykazać, rolę jakąś pośrednią, czyli znacznie mniejszą niż mu przypisano, a przypisano mu, jak wiemy, rolę tego, który tą zbrodnię wymyślił i odpowiadał za jej realizację. Róża Pietruszka w roku 1990 dociera do Jana Rokity, z którym prowadzi rozmowę telefoniczną. Ta rozmowa została nagrana, stenogram z tej rozmowy. W wyniku tej rozmowy idzie do Sejmu. Jan Rokita kieruje wtedy Sejmową Komisją do Badania Zbrodni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wiemy, jak przebiegała rozmowa, dlatego że nie ma, dysponujemy nagraniem z tej rozmowy, ale wiemy, jak Róża Pietruszka odebrała tą rozmowę, bo mówi o tym w relacjach z bliskimi, między innymi z synem Jarosławem. Mówi o tym, że została potraktowana z olbrzymim dystansem, z rezerwą, że Jan Rokita jej po prostu nie uwierzył, potraktował ją... To jest dziwne, to zachował się w sposób nieprofesjonalny. No zachował się w sposób, nieprofesjonalny. Można by tutaj doczekać dlaczego. W każdym razie Róża Pietruszka odebrała tą rozmowę w sposób taki, że strona solidarnościowa nam nie uwierzy, dla niej zawsze będziemy rodziną zbrodniarza, natomiast możemy próbować się przebijać do tej strony, ale prawdopodobnie z niewielkim skutkiem. A z drugiej strony mamy gwarancję Kiszczaka, że o nas nie zapomną. Więc z jednej strony może wytoczyć wojnę Kiszczakowi, który, jak wiemy, zachował swoje wpływy dzięki agenturze przez wiele, wiele lat. No, niedawniej, jak w tym roku, wypowiedział znamienne słowa w jednym z wywiadów telewizyjnych. Wydawało im się, że rządzą, no, 20 lat nie potrafią odebrać nam przywilejów. To są słowa Kiszczaka z tego roku, kiedy zdobył się na słowa szczerości. Więc Róża Pietruszka ma taki wybór. Albo iść na wojnę z Kiszczakiem i Jaruzelskim, tak naprawdę nie wiedząc, czy znajdzie jakiegoś sojusznika, albo po prostu zamilknąć na zawsze i liczyć na to, że generał Kiszczak w jakiś tam sposób pomoże, no i że na pewno nie będzie się mścił, a że miał możliwości mszczenia się, no to wykazały następne lata, bo jego wpływy przecież były bardzo wyraźne przez całe lata 90. i w okresie późniejszym. I Róża Pietruszka w rozmowie z Jarosławem mówi o tym, że trzeba po prostu zamilknąć. Można z tego się domyślać, że wybiera ten drugi wariant i milczy. I milczy do dziś. Proszę Państwa, tyle może tytułem wstępu, a teraz chciałbym przekazać głos Państwa w stronę pytania, na które mam nadzieję Panowie udzielą odpowiedzi. No ja mam pytanie. Kto miał być oskarżony o to ze strony opozycyjnej? Tam się pojawiało kilka nazwisk. Pojawiło się nazwisko księdza Małkowskiego, był także ksiądz Jankowski. No ostatnio pojawiają się informacje, że ksiądz Jankowski także miał mieć coś wspólnego. Tak, no pojawiają się nazwiska kilku osób. Całość tego protokołu nie została udostępniona, dlatego że ten protokół także fragmentarycznie, prokurator Witkowski do tego protokołu docierał dwukrotnie, raz w roku 91, następnie w roku 2002 i część z tych dokumentów, do których dotarł, nie była już kompletna. Natomiast dlatego nie znam pełnej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno w tych zeznaniach pojawiało się nazwisko obecnego tutaj księdza. Natomiast właśnie tutaj ksiądz Stanisław dopowiedział rzecz, której ja nie dopowiedziałem, że kilka dni po pogrzebie księdza Jerzego pułkownik Rafalski, major Piątek, którzy odbierali te zeznania, jadąc z Białobrzegu do Warszawy, ładną pogodę przy